Idź i odtąd już nie grzesz. Trudno o bardziej zwięzłe streszczenie tego, co stanowi nie tylko treść dzisiejszej liturgii słowa, ale też i tego, co stanowi istotę chrześcijaństwa. Człowiek bardzo często odkrywa swoją wielkość. Chełpi się osiągnięciami nauki, techniki. Podkreśla wartość cywilizacji, którą współtworzy. Ale też wiemy doskonale i przeżywany obecnie czas, między innymi właśnie przywołany na początku dramat wojny za wschodnią granicą, pokazuje, że człowiek potrafi także zdobyć się na największe okropieństwa. Streszczamy to, co jeden drugiemu potrafi zrobić tymi znanymi z prozy polskiej słowami. Człowiek człowiekowi zgotował ten los. I mamy oto jakby na jednej płaszczyźnie to, co potrafi człowiek osiągnąć i to, jak potrafi bardzo upaść. Można powiedzieć, że to są takie dwa brzegi rzeki, którą płynie ludzkie życie. Często bywa tak, że słuchając takich stwierdzeń, jeden z nas mówi: nie dotyczy mnie ani jeden, ani drugi przypadek. Wielu ludzi dzisiaj chętnie używa tego określenia w odniesieniu do siebie. Nie jestem ani święty, by przypadkiem nie być posądzonym i uznanym za pobożnisia, ale też i nie jestem taki najgorszy. Zapisują się do grona ludzi, którzy nigdy nie osiągnęli swego celu, którym wydaje się, że można żyć według zasady Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Ci ludzie są najbardziej przegrani. Powiedział o tym jeden z proroków, który mówił: bodaj byś był albo gorący, albo zimny. Jeżeli letni będziesz, z ust moich cię wypluję. Właśnie dlatego dzisiaj mówimy o tym w odniesieniu do przeczytanej liturgii słowa, aby zrozumieć, że dla każdego, kto chce być w swoim życiu szczęśliwym, nie ma innego wyjścia, jak odkrywanie w sobie wielkości, która wynika ze stworzenia na obraz i Boże podobieństwo, ale też i tego, do czego może ten geniusz człowieka doprowadzić, gdy jest pozbawiony fundamentu wartości, zasad. Zwłaszcza w odniesieniu do wychowania młodego pokolenia, niejednokrotnie słyszałem w pokojach nauczycielskich, w czasie rozmów z innymi ludźmi, że ważne jest, by dzieci nie tylko uczyć, ale także w tym procesie edukacji wychowywać. I gdy zadawałem często pytanie, wychowywać, to znaczy w oparciu o coś. No oczywiście, że tak. Muszą być jakieś zasady, wartości. I gdy zadawałem drugie pytanie, jakie? O nie, nie, lepiej nie dyskutujmy, bo znowuż się pokłócimy. To jest obraz sytuacji, której podany jest współczesny człowiek. Ten trochę rozpieszczony przez dobrobyt, przez względny pokój, przez posiadanie i wiele innych komfortowych, skądinąd potrzebnych do życia rzeczy, które ostatecznie jednak sprawiają, że człowiekowi wydaje się, że można iść tak po środku, między dobrem a złem. Nie jestem święty, ale też nie jestem taki znowuż najgorszy. Takiej postawy w życiu człowieka nie ma, przynajmniej jeżeli jest to tylko na chwilę, kończy się zawsze upadkiem. Dzisiaj uświadamiamy sobie to paradoksalnie na przykładzie niewiasty cudzołożnej. I nie jest ona bynajmniej przykładem upadku, ale wręcz przeciwnie, jest przykładem wzrostu, jest przykładem nawrócenia. Bohaterami przeciwnie w tej Ewangelii negatywnymi są ci, którzy ją oskarżają, którzy uważali, że są dobrzy, że są ludźmi lepszej kategorii. Bardzo często słyszę przy okazji różnego rodzaju rozmów dotyczących jakichś decyzji z dziedziny życia politycznego, społecznego, gdy dumni siebie i przekonani o swojej lepszości mówią: na nas głosowali ludzie, i podają często z dużych, czytaj,
lepszych, dużych miast, lepszych środowisk, lepiej wykształceni i tak dalej, i tak dalej. Takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa sprawia, że odwołują się do rzeczy zupełnie nieprawdziwych. Odwołują się w rzeczywistości do czegoś, co jest im kamieniem żarzącym, węglem żarzącym na głowie. Bo w ten właśnie sposób stawiają się podobnie jak ci, którzy oskarżali cudzołożną niewiastę. Uważają się za lepszych, za tych, którzy mogą innych osądzać, za tych, którzy mogą innych napiętnować, ale jak możemy się domyślać, sami są współuczestnikami tego dramatu cudzołożnej niewiasty. Z tą różnicą, że ona zrozumiała swój grzech i spotkając miłość największą Chrystusa, się nawróciła. Można to też odnieść do tej współczesnej sytuacji związanej z dramatem wojny na Ukrainie. Gdy rozpoczęła się, słyszeliśmy oburzenie tak zwanych wolnych państw, które mówiły, że został zaatakowany wolny świat. Po czym widzieliśmy, jak spełniają się te słowa, ale w zupełnie innym znaczeniu niż to, które oni temu słowu przypisywali. Ten świat w reakcji na zło był rzeczywiście wolny. I chociaż mógł jednym skinięciem dłoni doprowadzić do zakończenia rozlewu krwi, mordów i dramatu przemocy, w rzeczywistości po dzień dzisiejszy kończy się na debatach, dumy z siebie samych, jak to są zjednoczeni w walce ze złem i jeszcze większego rozprzestrzeniania się zła. Ten paradoks sprawia, że często sami bezradnie rozkładamy ręce i zadajemy sobie pytanie, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. To jest to samo, o czym była mowa w dzisiejszej Ewangelii, tylko w nieco większej skali. Są ludzie, którzy potrafią zobaczyć, gdzie jest szczęście i oddać temu całe swoje życie. I są ludzie, którzy opierają szczęście na sobie, na sile, na koncie, na zasobach materialnych czy zdobyczach. Gdy przeżywamy dzisiaj tu w tym miejscu mszę świętą wpisującą się w czas Wielkiego Postu, mamy okazję odkryć, co tak naprawdę znaczą słowa świętego Pawła, które dzisiaj usłyszeliśmy. Dla Chrystusa wyzułem się wszystkiego. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Jaki tworzymy klimat w czasie tej mszy świętej. Można byłoby potem przejść w inne miejsca, te współczesne areopagi dzisiejszego świata i zobaczyć, ile tam jest zainteresowania prawdziwą biedą, ludzkim nieszczęściem, chęcią rozwiązywania tych problemów. Przybyliśmy tutaj, aby zjednoczyć się jeszcze bardziej, nie tyle w użalaniu się nad trudem ludzkiego losu, ile by się ucieszyć tym, że możemy sobie wzajemnie pomóc. I chociaż może wiele nie mamy, to jednak tym bardziej możemy dać przez to bardzo, bardzo wiele. Wybrzmiało to w słowach księdza Radka, gdy wspominał o tym, w jaki sposób jedni, drudzy i inni wnosili do tego dziedzictwa swój wkład, swój udział. Jest taka młodzieżowa piosenka śpiewana na oazach, bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Właśnie siła nas, tej wspólnoty tutaj obecnej i tego dzieła tworzonego w domach miłosierdzia właśnie polega nie na tym, że pochylamy się tylko nad ludzką biedą, ludzkim opuszczeniem, doświadczeniem, trudności, ale że właśnie dzielimy się tym, co mamy. Wiedząc jeszcze bardziej, że można uczynić ogromnie wiele wtedy, kiedy razem, jedni z drugimi. I to jest właśnie odpowiedź na to, jak rozwiązywać światowe konflikty, w jaki sposób rozwiązywać międzyludzkie napięcia. Przecież one spowodowane są właśnie tym przeciwieństwem tej zasady. Wspomniał o tym w 1987 roku święty Jan Paweł II na gdańskiej Zaspie, gdy stanął w obronie ludzi uciemiężonych, ludzi pracy. Nie jedni przeciw drugim, ale jedni z drugimi.
i nazwał to solidarnością. To taka kolejna cnota, którą odkryliśmy dopiero teraz, tak jak miłosierdzie. Może trzeba było takich trudnych doświadczeń, by człowiek otworzył szerzej oczy umysłu i serca i odkrył, czym naprawdę jest właśnie owa międzyludzka solidarność i czym jest miłosierdzie. Z miłosierdziem też sprawa nie jest prosta w ujęciu współczesnego człowieka. Najczęściej przypominamy sobie o nim wtedy, gdy mamy jakiś kłopot, gdy mamy jakiś problem. Liczymy na Boże miłosierdzie, gdy zawaliliśmy w czymś. I wtedy przekonani jesteśmy, że Pan Bóg za nas to zrobi. To przekonanie nie jest pozbawione słuszności. Ale miłosierdzie jest czymś więcej. Miłosierdzie polega na tym, jak powiedział papież Franciszek, otwierając rok miłosierdzia, że potrafimy dzielić się nim z innymi. Miłosierdzie, o które prosimy Pana Boga dla nas, to jest dopiero karłowata wersja miłosierdzia w ogóle. Prawdziwie miłosierdzie polega na tym, że sami otrzymując je od Boga natychmiast dzielimy się nim z innymi. I właśnie na tym polega sens i istota i niezwykły klimat tego miejsca. Ci, którzy doświadczyli Bożego miłosierdzia, przybywają tutaj, aby dzielić się nim z innymi. Przybywają tutaj także tutaj ci, którzy dopiero swoją drogę odkrywania Bożego miłosierdzia rozpoczynają, aby o to miłosierdzie prosić. I tak wzajemnie się uzupełniamy, dopełniamy, ubogacamy. Jedni już tego miłosierdzia doznali, a doznawszy tak się tym ucieszyli, że nie widzą innego naturalnego rozwiązania, jak tylko dzielenie się nim z innymi, a inni z skołatanych sercach przychodzą tutaj, bo bije z tego miejsca siła i niezwykła moc Bożego miłosierdzia. Bożego miłosierdzia, które działa wśród ludzi przez ludzi. Tak mówiła o miłosierdziu Matka Teresa z Kalkuty, że miłosierny Bóg działa zawsze wśród ludzi przez ludzi. Chcę dzisiaj Panu Bogu w tej mszy świętej podziękować za wszystkich ludzi, którzy Bożego miłosierdzia doświadczyli, a doświadczywszy Go nie skąpią tego miłosierdzia i dzielą się nim z innymi. Dlatego to miłosierdzie tak hojnie i obficie do tego miejsca wraca. O dobrych rzeczach, myślę, że również o Bożym, o miłosierdziu możemy powiedzieć, że jego natura jest taka. Im bardziej się ono dzieli, tym bardziej się mnoży. I dlatego też te widoczne znaki akceptacji nie tylko Bożego miłosierdzia, ale też i ludzkich serc dla tego, co się tutaj dzieje. Dziękujemy więc także Panu Bogu tym, którzy to miejsce wspierają otwartym sercem, otwartymi rękoma, hojnością i dobrocią. I tym, którzy tutaj na co dzień potrzebującym posługują. Ale przede wszystkim nie jest to dzisiaj hymn na cześć tych, którzy miłosierdzie świadczą. Dzisiaj głównymi i zawsze tak jest, bohaterami i domownikami tego miejsca są ci, którzy miłosierdzia szukają. Niech więc jednych i drugich, ten, który jest bogaty w miłosierdzie, obejmie swoim kochającym sercem. Niech wypełni tym miłosierdziem nasze serca, może czasami poranione, może czasami skołatane, albo może czasami na początku dopiero, choć może kilkadziesiąt lat na karku, odkrywania sensu swego życia. Doświadczenie pokazuje, że najwięcej w życiu zdziałali ci, którzy wpierw wiele stracili albo bardzo niekiedy mocno upadli. Nie trzeba przywoływać z pierwszych wieków chrześcijaństwa chociażby świętego Pawła, który dopiero nawrócił się z prześladowania chrześcijan i dopiero wtedy odkrył Boga bogatego w miłosierdzie, czy świętego Piotra,
który zaparł się Pana Jezusa po trzykroć. W dzisiejszych realiach nie zostałby uznany za godnego następcę i widoczny znak Kościoła. Ale właśnie na tym, w tym odwołaniu, to jest bardzo istotne, na tym polega też i miłosierdzie Boże. Że właśnie w sercach takich ludzi, którym wiele wybaczono, odkrywa się jeszcze większe pragnienie miłości. Oni jeszcze bardziej ukochali. Drodzy, przybywając tutaj w nadziei, że zostaną zaspokojone wasze potrzeby, troski, te ziemskie i te duchowe, bądźcie otwarci na to, co przez tę pomoc tego miejsca chce wam przekazać Pan Bóg. Bądźcie jak to miejsce, gdy z niego wyjdziecie, tymi, którzy nie tylko miłosierdzia szukają, ale doznawszy go, potrafią nim dzielić się z innymi. Niech odkrywanie daru Bożego miłosierdzia jeszcze bardziej pozwoli nam wpisać się w ten czas Wielkiego Postu poprzez dzieło nawrócenia, ale pisane w odkrywaniu wartości Ewangelii. Bo nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy życie swoje oddaje za przyjaciół. Często tak jesteśmy zakochani w życiu, że potrafimy to tylko w jeden, jedyny sposób zinterpretować, obawiając się o własne życie i podkreślając, że aż na taką ofiarę nas nie stać. Chodzi tutaj o zupełnie inny wymiar miłosierdzia objawionego w życiu. Miłosierdzia i ofiary życia, które przekazuje swoim dzieciom matka i ojciec, gdy spędzają nad jego łóżeczkiem nieprzespane noce. Miłosierdzie i życie oddają innym, posługując w szpitalach, w różnych miejscach służby i pomocy drugiemu człowiekowi. Także ci, którzy w pocie czoła rozwiązują publiczne i społeczne sprawy, troszcząc się o to, by dobro było realizowane w świecie, ale dzisiaj także, odwołując się chociażby do wydarzeń za wschodnią granicą, uświadamiamy sobie, że są też i takie sytuacje, w których dosłownie trzeba rozumieć to zdanie. Na początku wojny, która toczy się za wschodnią granicą w Ukrainie, obiegł świat film, który nagrała kilkunastoletnia młoda mieszkanka Mariupola. Mariupol to taka ukraińska Jasna Góra. Jak wiemy, Rosjanie otoczyli to miasto, chcąc wyniszczyć cywilną ludność. Mówimy już dzisiaj o katastrofie humanitarnej w tym mieście. Ta młoda dziewczyna nagrała krótki film, w którym wykrzyczała to, co czuło jej serce. Było to przejmujące. Możecie napaść na nasz kraj, mówiła. Możecie zbombardować nasze miasta. Możecie zniszczyć nasze domy, nasze kościoły. Więcej, możecie odebrać nam życie, powiedziała. Ale nie odbierzecie nam miłości do ojczyzny i wiary w Boga. Trudno cokolwiek więcej dodać. A jaka jest nasza postawa? Każdy z nas ma swoją ojczyznę. Ona jest nie tylko pisana granicami państw, regionów, miast, ścianami naszych domów, jeżeli je mamy. Ona jest przede wszystkim pisana granicą, której przekroczyć nie można. Granicą ludzkiej godności. Czasami mają jej dużo więcej ci, którzy wydawałoby się upadli, jak dzisiejsza cudzołożna niewiasta z Ewangelii, aniżeli ci, którzy mają o sobie bardzo dobre zdanie. Niech więc łączy nas ta ogromna troska o to, abyśmy nie oddali tego, co mamy najcenniejsze, a samemu to odkrywając, byśmy nieśli prawdziwie pomoc bliźnim, bo właśnie na tym polega prawdziwe miłosierdzie. A gdzie się go uczyć, jak nie tu, w domu miłosierdzia?